Witam serdecznie wszystkich z Poznaku Lwa. Dzisiaj zadajemy dwa ważne pytania. Pierwsze to jest to, co karty chcą Wam przekazać na tą chwilę, na co zwrócić uwagę i jak sobie ewentualnie z tym poradzić. Druga sprawa jest taka poważniejsza może nawet troszkę, a mianowicie co jest przestrogą kart, tak? Co na przestrzeni tych nadchodzących 4 tygodni, które obejmuje wróżba, czyli no, tak naprawdę większa część kwietnia, jest czymś, co by mogło Wam w jakiś sposób zagrozić, tak, na jakiejś różnych sferze życia i jak sobie także ewentualnie z tym poradzić. Więc zobaczmy tutaj, moje drogie lwy, jaka jest rzecz, na którą chcą tutaj karty, ażebyście zwrócili uwagę. I teraz okej, widzę tutaj jedną rzecz, że w momencie, jeżeli na przestrzeni tych właśnie 4 tygodni będziecie zastanawiali się nad jakąś, będziecie mieli decyzję do podjęcia, tak? Widzę, że tutaj jakaś decyzja się przed Wami pojawi, może już teraz jest i teraz zastanawiacie się w tym wypadku, czy w ogóle z niej skorzystać, tak? Może to być propozycja od jakichś znajomych, czy gdzieś jechać, tak? Czy to jest jakaś propozycja, którą Wam ktoś przyniósł tutaj, nie wiem, na inwestycje, na okazję do kupienia czegoś, sprzedania czegoś, tak, czy też może, nawet to może być propozycja pracy, tak, widzę, że tutaj jest jakaś taka decyzja, którą chcecie, którą musicie podjąć, tak, ale właśnie, tak jak mówię, troszkę nie chcecie, troszkę się wstrzymujecie z tym, tak, nie wiecie, czy w ogóle iść w tą stronę, czy nie i teraz w tym wypadku wstrzymujecie się z podjęciem tej decyzji, czy w ogóle z tego skorzystać. I teraz karty wskazują na to, że jednak jeżeli taka sprawa jest przed Wami, jeżeli taka sprawa przed Wami się pojawi, to po pierwsze, no jeżeli, nie wiem, twierdzicie, że nie jesteście w stanie tego udźwignąć, nie boicie się, że nie dacie rady, że nie będziecie mieli czasu, że nie możecie, że nie dostaniecie urlopu, nie wiem, tego typu rzeczy, tutaj karty mówią, że to jest troszkę przyćmione i to jest troszkę na wyrost tworzony problem, jak sami sobie go stwarzacie poniekąd, nie lwy. Więc jeżeli tutaj się pojawia jakaś taka szansa, jakaś taka propozycja, okazja, widzę po pierwsze, że warto by było z niej skorzystać, tak? Warto by było z niej skorzystać, bo to będzie coś, co pomoże Wam w rozwoju Waszym osobistym, ale też może być to rozwój zawodowy, tak? No wiecie, to jest rozkład lwy dla wszystkich lwów. Nie każda sytuacja jest od razu jednoznaczna, więc lwy, to może być właśnie kwestia rozwoju, najogólniej mówiąc, rozwoju waszego osobistego, tak? Wy będziecie, jeżeli skorzystacie z tego, z tej możliwości, to będziecie po tej zrealizowaniu tej możliwości, będziecie lepszymi osobami w jakimś sensie niż byliście. Zyskacie coś, może po prostu będziecie dobrze się bawić, tak? Ale tu karty mówią po pierwsze, że jeżeli martwicie się, czy w ogóle będziecie w stanie z tej okazji skorzystać, z tej możliwości skorzystać, tak, to będziecie mogli. Tu karty bezpośrednio lwy mówią, że nie ma tak naprawdę przeszkody, która by była taką realną trudnością, z którą byście sami nie mogli sobie poradzić, jeżeli ona się pojawi. Nawet jeżeli będą jakieś lekkie właśnie tam perturbacje, to dacie sobie z nimi radę bez większego problemu, nawet bardzo szybko, tak? Tu wydaje się, że bez większego problemu to pójdzie tak uhu, nie? Okaże się bardzo też szybko, że to jest całkiem dobra decyzja i tak jak mówię, możecie z niej skorzystać, jeżeli tylko będziecie chcieli, a widzę, że część z Was będzie chciała, tylko że się obawia, tak? Znaczy część Was w sobie, tak? Nie mówię, że część z Was tutaj, którzy oglądacie, tylko część Was w sobie lwa, część lwa w lwie będzie naprawdę chciała z tego skorzystać, tylko będzie się trochę bało, czy nie wiem, czy będzie im pieniędzy starczyło, czy będzie czas, czy będzie możliwość, czy dadzą radę i tak dalej, i tak dalej. Jest jak najbardziej na to, no jest wielka możliwość z tego skorzystania, każda możliwość jaka jest, więc nie martwcie się tym i po prostu idźcie do przodu, działajcie. Dobrze, a teraz zapytamy o rzecz, no nie wiem, czy może nawet ważniejszą, tak? Czy jest tutaj jakaś przestroga
ze strony kart coś, co by mogło wam w jakiś sposób zagrozić, przeszkodzić w czymś w tym nadchodzącym czasie tych właśnie czterech tygodni. I tutaj karty mówią o tym, że chyba nie jest aż tak źle. Jeszcze tutaj chciałbym powiedzieć, jeżeli wam się filmik będzie podobał, wy możecie dać lajka, zasubskrybować, jeżeli macie jakieś uwagi, to możecie skomentować. Ale popatrzmy tutaj, o czym karty mówią. Karty mówią jedynie o tym, że okej, nie ma tutaj tak naprawdę jakiejś konkretnej rzeczy, której by trzeba było się obawiać, tak? Tylko żeby w sytuacji, w której w nadchodzącym czasie widzę, że uda wam się osiągnąć no jakiś sukces, tak? Jakąś fajną rzecz, która no przyjdzie do was tak, no nie powiem, że od razu niespodziewanie, ale wiecie, to będzie wynikiem tego waszego starania. Wy tutaj naprawdę będziecie dokładać tych działań w tą stronę i będzie tutaj no powód do radości, będziecie się cieszyć z tego, no ale mimo wszystko tak sobie pomyśleliście, a no okej, to nie jest tak, że tu od razu liczę na ten sukces, ale fajnie, że przyszedł i jest to ewidentnie wynikiem tego, że się starałem, że się starałam. I tutaj karty mówią o tym, że trzeba uważać troszkę i to jest taka, powiedzmy, że lekka przestroga, tak? To nie jest coś takiego, co by w żaden sposób można było uznać za, wiecie, uważajcie, teraz będzie źle, nie? Świat się zawali, czy coś takiego. Nie, ale z racji tego sukcesu coś otrzymacie, tak? Z reguły jak jest sukces, to coś nam wychodzi, coś tutaj dostajemy, czy to nawet jest, nie wiem, jakaś pochwała, czy to jest tutaj jakieś, nie wiem, na piśmie dostajemy dyplom, certyfikat, może nawet jakieś pieniądze, tak? Tutaj karty mówią o tym, żeby, no, w jakim sensie uważać, tak, jak od razu z tej rzeczy będziemy korzystali, tak? Czyli, no nie wiem, jeżeli jest to pochwała, to może tak od razu, wiecie, nie przyjmować tego całkowicie jako wywyższenie ponad wszystkich i no, nie chwalenie się na lewo i prawo. Nie, tutaj karty raczej mówią o tym, że troszkę na spokojnie się zastanowić, co z tym fantem zrobić, że nam się to udało, że wam się wy to udało, co, no co wam, wiecie, co wam wyszło, tak? Co z tym fantem zrobić? Jak to wykorzystać? Nie podejmować po prostu pochopnych decyzji od razu, co z tą rzeczą uczynić. Wiecie, jeżeli tutaj dostaniecie jakąś sumę pieniędzy, to się wam na przykład tutaj udało, tak? Dostajecie te pieniądze, to żeby ich od razu nie wydać na pierwszą, lepszą myśl, tylko zastanowić się, co z tymi funduszami poczynić. Może się pojawi lepsza możliwość, lepsza forma wykorzystania tego sukcesu, niż byście mieli od razu pod impulsem, tak? Pod wpływem tego impulsu byście mieli od razu z tego coś skorzystać. Więc tu może być na przykład taka sytuacja, dostajecie ofertę pracy, tak? Tak, dostajecie ofertę pracy, jeżeli szukacie, tak, i okej, fajnie, super, bardzo miło jest dostać, to wydaje się też dobra praca, ale warto na przykład tutaj jeszcze się chwilkę zastanowić, może dopytać, jak pewne rzeczy będą wyglądały, nie wiem, może będzie można jakąś kwestię wynegocjować, tak, albo przynajmniej, jeżeli się dopytacie w pewnych sprawach właśnie, jak ta sytuacja będzie wyglądała, tutaj może zmienić dzień, kiedy będziecie zaczynali tą pracę, tak, i tak dalej, żeby uchronić się potem przed tak naprawdę tym, że będziecie mieli do siebie wyrzuty sumienia, nie? Pewne. Więc okej, to ja wiem, że to jest przestroga przed sukcesem, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale dlatego tak mówiłem na początku, że to jest raczej taka drobna rada kart niż faktyczne uważaj, wystrzegaj się, nie idź przez te drzwi, bo tam jest ten morderca z siekierą, nie? Więc tutaj, no, takie spostrzeżenie kart, bardzo fajnie mieć takie tutaj przestrogi na nadchodzący czas, lwy, więc ja bym się tylko i wyłącznie w tej materii cieszył. Dobra, to były właśnie te dwie rzeczy. Jedna, na co zwrócić uwagę, druga, czego, no nie wiem, się wystrzegać, tak? Może jakaś rada kart w tym wypadku na ten nadchodzący czas czterech tygodni. Ja jestem Kosmo Jankowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki.